Cześć, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałach, a przed wami pierwszy odcinek Królestwem Polski na modyfikacji Stainless Steel do gry Medieval 2 Total War, oczywiście wersja 6.4. No i na samym początku muszę się odnieść do komentarzy i tak dalej. Standardowo też przypominam, jest to pierwszy odcinek serii, fajnie by było jakbyście go zalajkowali i tak dalej, ale dobra, dość tego. Muszę was troszeczkę sprostować i wyjaśnić wam, o co chodziło. Pisaliście, wow, fajnie, fajny ten Total War, znowu seria skończy się po 4 odcinkach. Już prostuję. Seria z Codename, seria z Divide and Conquer na tej modyfikacji Domosa zakończyła się tylko i wyłącznie dlatego, że całkowite crashe zepsuły mi jakąkolwiek przyjemność z gry i seria, która trwała 4 odcinki, robiła mi lepsze wyświetlenia i lepsze statystyki niż seria, którą prowadziłem w Total War 2 Warhammer, a mimo to tych epizodów ukazało się tam chyba 12, więc... To się trochę nie kalkuluje. Co do następnej rzeczy, to tak, pisaliście, o, znowu fajny Total War, znowu ten, wszystko super, ale zakończy się po 4 odcinkach. Modyfikacja jest stabilna z tego, co wiem, więc nie sądzę, tak szczerze. A seria z Total Wara, czemu się zakończyła? No po prostu, że to tak powiem, odeszła śmiercią naturalną. Zerowe wyświetlenie, nikomu się nie podobało, oglądało ją dosłownie parę osób i tak dalej, za co tym osobom oczywiście też dziękuję z tego miejsca, że wytrwali ze mną aż tak długo, pomimo moich zerowych umiejętności w Warhammerze. No i mamy teraz Total War'a. Gramy Królestwem Polski. Nie będę ukrywał, że na Stainless Steelu grałem chyba krzyżowcami tylko kiedyś, Królestwem Jerozolimy. Też poprowadziłem parę odcinków. Teraz gramy Królestwem Polski. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja na początku, jeżeli chodzi o Królestwo Polski, zamierzałem postawić zamek w Krakowie. Możecie mi napisać, czy jest to dobra decyzja. Na początku sobie tam postawię farmy i tak dalej. Napiszcie mi, czy jest to dobra decyzja, bo ja bym chciał Kraków przemienić w taki zamek, w bastion, z którego mogłyby wypływać armie na świat i po prostu się rozpływać w każdym kierunku. Na Bizancjum, na to, w Haliczu mam tutaj Halicz. Tak, to jest chyba Halicz. Tutaj to jest w ogóle zamek też, więc... Możecie mi napisać, co o tym sądzicie. Kolejny pomysł, jaki mam na Kraków, to taki, żeby uczynić z niego takie jakby miasto kupieckie. Nabudować tu tonę w ogóle rzeczy do handlu i tak dalej, stratatata, ale to wiadomo, mielibyśmy tutaj słabsze jednostki itp. No cóż, zobaczymy. Na samym początku zaczniemy od ogarniania naszych miast. Kazaliście mi nawet trzymać na niskich podatkach te miasta na początku rozgrywki, żeby po prostu populacja rosła jak porąbana. Zacznijmy sobie tutaj od land clearance, czyli farmy. Ktoś mi tam pisał w komentarzach, że ma spolszczenie do tej modyfikacji. Fajnie by było, jakbyś mnie kolego wysłał na fanpage. Co rozumiem przez słowo fanpage? Wejść na fanpage po prostu Kałach Oficjal na Facebooku i tam je wysłać. Bardzo dziękuję, jeżeli ktoś się pofatyguje. No i postawimy sobie tutaj farmy w każdej osadzie na samym początku, gdyż to jakbym zmieniał w drugim odcinku Kraków na zamek, no to by na nic w sumie wpłynęło. Zrekrutujemy sobie tutaj jeden oddział Spear Militia, weźmiemy zostawimy mojego dowódcę, weźmiemy sobie tych panów, ruszymy sobie na północ z nimi. Okay. Z Halicza, czy chciałbym jednostki wyciągać? Tutaj mogę werbować tych pesantów, Pesant Infantry, więc to jest bardzo tanie w utrzymaniu, więc ja sobie to zwerbuję, za to wezmę łuczników i tych panów ściągnę. Po prostu bliżej Płocka. Mojego szpiega to definitywnie chciałbym wysłać po prostu na terytorium Cesarstwa Niemieckiego. Tutaj mam też dyplomatę, więc nim też się będziemy udawać w tamtym kierunku. Ale może znajdziemy tu gdzieś węgierską osadę. Dobra, szpieg sobie podejdź. Duchowny leci na północ, żeby nawracać na katolicyzm. I to by była chyba praktycznie pierwsza tura, bo tutaj naprawdę nie mamy nic do zrobienia. Ja sobie też nie chcę tutaj zakolejkować jakoś bardzo dużo produkcji, więc muszę pamiętać, że po 3 turach zmienia mi się po prostu tak jakby produkcja, nie? Coś na tej zasadzie. Oczywiście z Płocka też będziemy wyciągać armię. Rebels. Czy to jest Rebels? Ale kto to jest z tych Rebelsów? To jest Rebels kupiec chyba. Wow, albo heretyk, naprawdę. Tam mi pod pierwszym odcinkiem w ogóle kolega, sorry, że nie zapamiętałem twojego nicku, miałem twój komentarz w odcinku pokazać kumplu, ale zapomniałem, ale gwarantuję ci, że jeżeli napiszesz pod tym odcinkiem podobne rady, to na pewno cię pokażę. Przeczytałem tam ten komentarz, wiele bardzo użytecznych informacji, dziękuję ci. Na przykład takie, żeby werbować szpiegów, zabijać tych po prostu heretyków, zabijać wrogich kupców, szkolić tych szpiegów i tak dalej. Przepraszam bardzo, zabójców, bo szpieg chyba nie może zabijać, z tego co kojarzę, w Medievalu. Dawno nie grałem w dwójkę, taką normalną. No i tutaj mamy dyplomatę i szukajmy, jest węgierskie pierwsze miasto. No i z Węgrami na początku chciałbym prawa handlowe i legendy mapy. Wasza propozycja jest jak najbardziej wartościowa, ochoczo przystajemy. No i ja to bardzo lubię, mamy trade rights, z żadnych sojuszy z tobą bym na razie nie chciał podpisywać. I mamy dwie opcje, albo wysłać dyplomatę do Bizancjum.
i tych arabskich krajów, albo wysłać je tutaj na stronę Cesarstwa i Wenecji. I oczywiście w tamtą stronę sobie wyślę, bo sądzę, że tamte miejsca są troszeczkę bardziej dochodowe. Ta armia stoi, Płock aktualnie nie może nic werbować, więc sobie to zostawimy w ten sposób. Tak wyglądała nasza druga tura. Dochód chyba na początku będzie dobry, bo mamy mało jednostek i tak dalej. To też nie kosztuje, to też nie są jakieś super proelitarne jednostki. Build a small chapel, czyli tutaj w Haliczu musimy small chapel postawić. No to dobra, postawimy cię po farmach, proszę bardzo. W Krakowie ostatnia tura. Czy chciałbym mines? Dochody z górnictwa 125 za 2400. No powiem ci, że tak troszeczkę 2 na 10. Tutaj nam się a propos zwerbował kupiec i tego kupca ja w ogóle nigdy nie ogarniałem w Medievalu mechaniki kupców i ja wiem, jak oni działają, że oni mają stać i sprzedawać, więc tutaj masz 8 florenów na turę, tu masz 20 florenów na turę, tu masz 40 florenów na turę, o w mordę. I to lecisz tutaj. Wielbłądy? Wielbłądy no nie wiem, w polskich lasach żyły wielbłądy? Pierwsze słyszę niby, no zobaczymy, może się jednak mylę. Dobra, mój pan ksionec będzie tutaj nawracał, ty poleziesz tu, będziesz się starał odkryć jak najwięcej. Dobra, tutaj mamy tą misję, raport z końca tury, jednostki pod bronią, wpływ dochody 3000, okej, okay, seems legit. Wyjmiemy sobie oczywiście stąd większość, czyli wiesz co, wyjąłbym ciebie, ciebie i ciebie. Dowódcę to też definitywnie. I sobie po prostu was postawimy. Mój szpieg aktualnie musi zmierzać w głąb Cesarstwa Niemieckiego. Oczywiście zmierzaj sobie tam. O, Praga jest jeszcze w stanie wojny, bo to są rebelsi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć jednostek, ale tutaj pięknie wyglądają na tej modyfikacji jednostki. To wam mogę akurat naprawdę powiedzieć bez zachwałki. Podejdziemy tutaj do Cesarstwa Niemieckiego, zaproponujemy im prawa handlowe. Demanding. No to prawa handlowe tylko. Okej, okay. A sojusz byś podpisał? No słabo. No niestety, nie wyszło nam, moi drodzy. Sojuszu niestety z nami nie chcą. Okej, okay, to była ta tura i to jest teraz tura trzecia, w której wybudujemy sobie już farmy. Na początku wybraliście też, w większości wybraliście rok 1100. Więc na początku nie będzie dużo zadymy z nim. Co mi coś tam wiadomo, każde państwo wiek, 14 lat, to sobie ciebie wezmę, gdzie ty stoisz w Krakowie i stój, ceremonie ślubne, raport z budowy, okej. Okay. Czyli kto bym chciał w Krakowie następnego postawić? Wiesz co, z chęcią bym postawił mines, nawet gdybym convert to castle zrobił, albo lepsze farmy. Wiesz co, zrób mi ten mines, w Haliczu postawimy, to może być dobre do utrzymywania porządku, ale najlepsze by było garrison quarters. Tutaj też musi być garnizon, który to utrzyma. W Płocku by się przydało garnizon quarters postawić. Jest tu coś takiego aktualnie? Nie, bo to... Aha, czyli Płock to jest... wooden... Okej, okay, czyli to jest miasteczko, mogę to zrobić wooden castle. Tu mogę już zrobić convert to castle. Czyli w Płocku jest miasteczko, okej, okay, super. Płock będzie miasteczkiem. W Płocku sobie postawimy na przykład... grain exchange, niech będzie. I w Haliczu zrobimy... garrison quarters. Okej, okay, świetnie. Naszego gościa do nawracania... Walnijmy sobie troszeczkę na północ, żeby nam odkrył. Jest. Palanga. Okej. Okay. Robimy coś takiego. I będziemy to oblegać przed rebelsami. Czekaj, nie. Gdańsk to jest tutaj. Palanga to może Królewiec. Cholera wie. Ktoś z was mówił mi też, że ma tłumaczenie. Ja też o tym mówiłem na początku odcinka. Fajnie będzie, jakby podesłał na fanpage. Sobie wgrał, byłoby prościej. Tu jest wenecki dyplomata, więc ja z nim porozmawiam o prawach handlowych i o wymianie mapy, bo to bym chciał bardzo. 340 florenów. A jakbym ci zapłacił... ...150 florenów za legendę mapy? Dobra, masz te 150 dukatów, poużywaj sobie. Aha, to jest independent, czyli to są rebelsi. Dobra, czyli tak, Płock mamy ogarnięty. Tu mamy wrzucone też to do Halicza. Tu mamy wrzucone też to, świetnie. Tu się postawi small chapel, czy już się postawił? Gdzie miałem ten small chapel? W Płocku wbudować. Dobra, czyli tutaj będziemy werbować sobie po prostu tych, jak mi tam mówiliście, księży. I będziemy nimi nawracać te prowincje, będziemy zabijać... Tutaj czekaj, bo tu się zabójcami zabijało heretyków. Czyli będę musiał chyba border postawić, żeby dostać zabójców. O, tutaj ktoś chciał to już ukupować. Zobaczcie. Bardzo agresywnie tutaj podszedł kolega.
Dane osady wroga, okej. Okay. Litewska armia, okej. Okay. Trzeba by było też wysłać dyplomatę do Litwy, wiecie? Tak szczerze. Ja nie będę czekał, ja po prostu od razu uderzę. 900 ludzi, z czego dwie jednostki walczące, woodsmen, czyli to są ludzie z toporami, czyli to są ludzie słabi. Tylko ci ludzie mogą mi sprawiać problem, więc sądzę, że nie powinno mi to żadnej większej trudności sprawić, pokonanie ich. Oczywiście w metkę gram na fullu i jednostki tam huge, bo tutaj large nie było, więc ustawiłem na największe, jak to jest tylko możliwe. Ale gra wygląda pięknie. Czekaj, o Jezus, to jest mgła. Chciałbym szturmować główną bramę z trzema wieżami. No powiem tak, definitywnie. Wiem, że poniosę wielkie straty, no ale chciałbym ją rozbić, gdyż mam dwa oddziały tutaj kawalerii i chciałbym, żeby ta kawaleria po prostu zrobiła sieczkę. Dobra, czyli tak. Ty jesteś wieżą, czyli ty stoisz, ty jesteś tym. A kto pcha? Nie no, łucznicy pchać nie będą. To będzie pchać kolejny oddział, nie? Dobra, rozpocznij walkę i teraz tak, ty pchasz, ty wchodzisz, a twoje siege towery się wbijają tutaj. Dobra, łucznicy. Podejdziecie tutaj. Czekajcie, czy mogę im ustawić loose formation? Biegnij, ustaw formację na luźną, oczywiście, że tak. Ustawimy się tu. Moje konie... Ty, bo ja mam aż trzy oddziały łuczników. Ty, irytuje to, że jak nacisnę spację, że jak naciskam, to dopiero mi się wyświetla, ilu tych łuczników się wyświetla. Gdzie ci łucznicy by mieli pójść. Dobra, łucznicy jak najszybciej. Konni będą stali tutaj. I to jest chyba tyle w sumie. I ty podejdziesz tu. Dobra, możemy sobie to powiększyć, znaczy powiększyć prędkość. Jednostki wyglądają tu pięknie, ta kawaleria, to wszystko, to jest naprawdę... O Jezus, to jest coś przepięknego, nie? Coś przepięknego, jednostki tu są piękne, to są Spearmeni tylko, więc też nie możemy po nich za wiele oczekiwać. Ta mgła też może być irytująca. Czy moi łucznicy mają po prostu range, żeby strzelać? No nie sądzę. No to podejdziecie tutaj i będziecie suportować moich assaulterów, że tak powiem. Koniki podejdą sobie tu, a ty podejdziesz sobie tutaj. Dobra. Ej, powiem wam, że fajnie jest tutaj mgła zrobiona. Opcje grafiki, czekaj, szczegółowości oddziałów. Niskie, dajmy najwyższy, dłuższy, najjaśniejszy. Nie no, dajmy to z powrotem, niech będzie wszystko ok. Powrót do gry. Niech tutaj chłopaki połamali bramę, albo w ogóle nie doszło do akcji na bramie. Albo ona była otwarta? Ty, ja już naprawdę nie wiem. Ale wejdź do ataku. W takim razie ty też rusz na tą lekką piechotę. Dobra, tutaj widzę, że moja drużyna się dostała do finałów Mistrzostw Świata. Weszła jednak na tę wieżę. Super. Tutaj widzę, że moja drużyna też się dostała. Świetna sprawa. Idealnie. Moi łucznicy powinni kosić. Moje konie powinny móc to wjechać, ale widzę, że tu jest naprawdę mega zadymka przed tym. I tu jest naprawdę mega dużo jednostek wroga. Czy ja bym chciał w to uderzyć koniami? Nie, a co by na to, jak gdybym wziął te oddziały, po prostu... Nie, dlaczego są trzy oddziały? Czyżbym ja zaznaczył jeszcze jakiś oddział? Po prostu niefortunnie? Walczcie z nimi do końca. Dobra, czyli te dwa oddziały chciałbym zaznaczyć. Dobra. I co by było, gdybym ja was po prostu wycofał? Czy oni by wyszli dalej z tej osady? Kurde, przez tą mgłę to ja tu też niewiele widzę, nie? Polish Rebels, czyli polscy buntownicy. Dobra, rusz do ataku. Kurde, czemu musi być taka mgła, przez której nie mogę nic zobaczyć przez tą mgłę? Pierwsza walka... Pierwsze oblężenie jakiekolwiek i nie mogę nic zobaczyć. Wpuszczę tu kawalerię w tą piechotę. Lekka piechota, więc sądzę, że powinniście sobie tutaj poradzić zdecydowanie i teraz kawaleria się cofnie. Nie będziecie wchodzić. Zdobyliśmy mury wroga, dobra, czyli zwolnijmy teraz prędkość i zobaczmy, jak to wygląda w praniu. Dobra, czyli wy puszujecie dalej tych panów. Wy puszujcie teraz tych panów. A moje oddziały dostały się do środka tutaj, tak? Czyli te dwa oddziały. Dobra, czyli wy prawdopodobnie będziecie się gdzieś tutaj defendować. Czyli bronić po prostu, tak? Też w sumie, czy warto pójść za ciosem? To jest naprawdę tego bardzo dużo. Dobra, walczcie. Moi trzy oddziały łuczników wejdą tutaj. Dobra, zróbmy to tak. Okej, na szybkim ruchu. Wy to samo na szybkim ruchu. Ci panowie wejdą tutaj. Ty wejdziesz tu, a ty wejdziesz tu.
Okej, okay, good. Czy coś w bramie mi stoi? Nic. Świetnie, niech moje oddziały wejdą do środka. To jest na murach. Na murach ciągle trwają walki, bo widzę tylko i wyłącznie dzięki temu podświetleniu w tej mgle. Moje oddziały ruszyły do ataku, moi łucznicy powinni wejść, moja kawaleria wdziera się oczywiście do zamku, za chwilę będziemy w środku. Powiem wam, że ten battling ram, czyli to do rozbijania bram, głównie mi tutaj bardziej przeszkadzało niż pomogło, no ale okej. Okay. Tutaj jest potężny... Są potężni, że... Czekaj, łucznicy wchodzą? Powoli, ale wchodzą, no. Wiesz co, zejdź. O, to tutaj są jeszcze rebelsi, ciekawe. Kurde, ktoś w ogóle drabinami wchodzi, to jest w ogóle... Jest, mgła ustała. Boże, nareszcie, mogę coś zobaczyć. Dobra, mój generał i te konie po prostu idą tu. Lecieć jak najszybciej. Dobra, przez bramę już raczej weszli wszyscy, prawda? Oczywiście, świetnie. Mój generał i te konie, ten oddział konny uda się tutaj. Okej, jak najszybciej. Bo chcę z flanki wjechać, wiecie? Po prostu z tyłu chcę się wbić. Do takiej szarży kompletnej. Bezludzka szarża po prostu. Nie, ale ciebie i konia to chcę mieć tu, stary. Dobra, ty się ustawisz tutaj po prostu w clean. Okej. Gotowi? To za niedługo zostanie przerwane. Moi łucznicy niech nawalają po prostu w to. Bo to jest lekka piechota. Z kim ty walczysz? Ty nie powinieneś walczyć z nikim. Oj, ta lekka piechota jednak zdecydowała się po prostu zaatakować. Znaczy, ja się zdecyduję teraz zaatakować na nią. O Boże, ale ja ich masakruję. No, to jest coś pięknego. Dobra, to jest już kompletna masakracja. Wy możecie nawet lecieć od tyłu teraz. Koniec. No i się naprawdę jeszcze ktoś tutaj przeżył? Ktoś tutaj jest... Dobra, czyli wszyscy zostali załatwieni. Straciłem 300 ludzi. Słuchajcie, wiem, że tą bitwę można było rozegrać lepiej, ale rozgrywałem ją tak jakby po śpiechu. Okej, okay, chciałem po prostu zająć jak najszybciej tą osadę. Splądruj osadę, florenów, grabieża, linne... Wiesz co, będę ją okupować, będę ją utrzymywać. Normalne podatki. I tutaj mamy zamek, co jest ciekawe. Bardzo fajna sprawa. Od razu postawimy farmę. Po farmie postawimy stadninę, nie, Levy Archers, nie. Po farmie postawimy drogę. Mhm, super. I zobaczmy, czy możemy coś z Krakowa dorekrutować. Możemy. Postawimy w Krakowie później lepsze farmy i w Haliczu bym zrobił to samo. Ale z Halicza mogę dorekrutować strzelców, albo też tych. Strzelców bym nie chciał wysyłać. W Płocku bym coś jeszcze postawił ciekawszego. Dobra, jedna dywizja tutaj podejdzie. Na razie sobie będziemy stać. Wzrost cechy, oczywiście, wroga armia rozbita, wieści rodowe, raport z końca tury. Okej, okay, good. Czy ja się dyplomatami ruszyłem? Nie. No to ruszamy tutaj w stronę Włoch. Udajemy się oczywiście teraz do papieża, żeby podpisać z nim jakieś fajne, szykowne pakty. Ja bym szpiega chciał zostawić tutaj. Kupiec sobie stoi i handluje wielbłądami. Czekajcie, w którym to miejscu było tutaj. 40 florenów na turę, tu masz 20. Nic nie ma ciekawszego. Skóry 19. No dobra, niech sobie stoi w tym miejscu na razie, nie? Widzę, że 40 florenów dostaje, więc powinno być ok. Na północy miałbyś czym handlować tutaj? Tak w sumie? Jak na to patrzeć? Chyba nie. Dobra, zobaczymy, co zrobi ta Litwa. Tego nie mam jak doszkolić, no bo chyba populacji w tej osadzie po prostu nie ma. Ale na wszelki wypadek tam jest taki budynek, który można sobie wybudować przez jedną turę i on bardzo... O, Republic of Venice. Kto to jest? To jest kupiec? Czy to jest... ich dyplomata, bo nie do końca wiem, czy to jest ich kupiec, czy dyplomata. Dobra, tutaj rebelsi uciekli, Demolish Caliph is dead. Raport końca tury, dziękuję. Pięknie, na razie nam pieniążki się sypią. Misja skończona sukcesem w Haliczu. Oczywiście postawimy sobie teraz księdza. Niech sobie wstanie pan ksiądz. Wybudujemy sobie Public Gallows, może na razie nie. Market, wzrost handlu towarami, kupiec, 4 tury. Na razie to olejemy. Na razie te jednostki pozostaną. W Płocku pozostaną, to się wybuduje. Gdzie tu jest premia do nawrócenia? To jest udoskonalenie pancerza. Tutaj mogę doszkolić, nie mogę, ale mogę zrekrutować Eastern Spearmen, a to pokuszę się o jedną dywizję. Woodsmen biorą, o Jezus, bardzo dużo jako utrzymanie.
A ja sobie te dywizje w takim bądź razie nieprzeszkolone połączę. Okej, okay. Tych 17 ludzi będzie sobie tu po prostu siedzieć. Ty sobie nawracaj. Litwa nie powinna mnie zaatakować. Tak mi się wydaje. Żałuję tylko, że dyplomaty nie mam kolejnego. Oj, jakby mi się przydał kolejny dyplomata, to nawet sobie nie wyobrażacie. Z cesarstwem niemieckim jestem dogadany. Okej, Genua. Prawa handlowe, ty jesteś oczywiście OP, jeżeli chodzi o prawa handlowe. W Europce, o Jezus, to był bardzo głupi ruch. Dobra, i teraz będziemy lecieć do papieża. Tu by się przydało definitywnie postawić port. I to tak super, super, huper, duper. Convert to town. I nie wiem, czy nie zmienię tego w miasto, tak szczerze, bo Gdańska tutaj nie ma, nie? No tutaj raczej go na pewno nie będzie, więc ja chyba sobie to bym zmienił na Gdańsk. Znaczy, Boże, to bym sobie zmienił chyba na miasto. Budował tu porty, handel, chyba że Szczecin, tak Szczecin by taki był, tylko czy ja dojdę do Szczecina przed czasem, który mam, żeby tam dojść? No właśnie, o to jest pytanie. Halicz też by się przydało ruszyć armią tutaj na zwiady, zwerbować jakiegoś szpiega. Czy mogę tu gdzieś zabójcę? Szpieg, no to mi nic nie daje. W Krakowie jakiś zabójca? Priest, szpieg... O, jakieś premie. Jeszcze tego nie mam. Za mały chyba. Zbyt nikły, przepraszam, poziom osady. Ojejku, Praga będzie okupowana przez Niemców i po Pradze sądzę, że Niemcy akurat ruszą w moją stronę. Bo to będzie bardziej niż pewne. Oni będą dążyć do tej wojny w 100% między nami. Powiedzą, że nie jestem silny i mogą sobie na to pozwolić. Z Genuą sobie porozmawialiśmy. The Byzantine Emperor is dead. Take Rebel Settlement, tutaj. Powiem ci tak, to jest do zrobienia. Definitywnie to jest do zrobienia. Więc ja bym najchętniej wyjął tutaj mojego pana. Wyjąłbym ciebie. Co was to bym nawet przeszkolił. Ciebie. Powiem tak, no Woodsmana tutaj walnę po prostu z szacunku. Kardynał nominowany, super. O kurde. Ogłoszono sojusz Portugalia z Aragonem, raport z rekrutacji, wieści rodowe, nowa misja i raport z końca tury. Dobra, musimy tutaj wykonywać misję. Czekaj, mój dyplomata kto tu jest? Papal State Merchant Army i Aragon. Rebel. Z Aragonem nie porozmawiam chyba prędko, dobra. O! A nie, to Genua, niestety. Dobra, będziemy się udawać dalej do Papaja. Drogi poblokowane. Ta armia, nie wiem co z Litwą. Nie mam pojęcia co Litwa zrobi, bo ona ma dużo jednostek i ona mnie prawdopodobnie będzie w stanie zająć, więc czuję się troszeczkę zobowiązany. Mogę kolejnego kupca, a wziąłbym ciebie i zrekrutowałbym jeszcze jedną dywizję. Jeden oddział, przepraszam, i wysłał was na północ. I wy będziecie szli na północ, a z Płocka ta jedna dywizja będzie szła... Boże, oddział będzie tutaj... Pójdzie tutaj, będzie wspierał, będzie się starał wspierać, dajmy na to. Republic of Genua idzie do Krakowa. Co wy mi chcecie zaproponować? Kompletnie nic. Pewnie chcecie kraść mój handel, bo to pewnie jest kupiec. Kingdom of England. To jest pewnie kupiec na 90%. Wenecja. Co ty robisz, Wenecjo, teraz? Co tu się dzieje? Aha, czyli pewnie mi przekupili kupca albo go... No, świetnie, to mi... To właśnie... Ojejku, będę potrzebował definitywnie zabójców. Żeby ich tutaj usadzić, po prostu. Rebels. Dobra, okradli mi kupca. Dobra, stój tu w Wrocławiu. Ty, w sumie odkryj mi te tereny. O, Torn, dobra. Tak, ty lecisz... Nie, Litwa odeszła. Świetnie. W tym układzie ty rusz do przodu, a ty rusz to oblegać. Oto już jest troszeczkę większe miasto, więc zrobimy coś takiego i będziemy je troszeczkę męczyć. Tutaj 5 tur do kapitulacji. Pomęczymy i w końcu wymęczymy. To jest zamek. Nie widzę tego zamku. Dobra, bo to jest już syndrom kolejnej tury, moi drodzy, więc zrobię, co mam zrobić. Tutaj mogę kolejnego kupca zrobić. Agenci, kto to jest? Księżniczka, więc poszedłbym na poprawę relacji jakąś inną. Więc wiesz co, księżniczkę wyślemy do Litwy, a kupca wyślemy na przekupkę do tego gościa. Zobaczymy, czy mi się to uda zrobić. Szansa sukcesu 10%. Zobaczymy, czy uda się to zwalczyć. W miasteczku w Płocku byśmy zrobili na przykład... Szpieg...
Wartwooden Castle. Szczęście i nawrócenie. Walnijmy ten Small Chapel. Tutaj w Palandze, czy mogę jakiś land clearance? Nie mogę. W Haliczu coś się buduje. Buduje się teraz Garrison Quarters. A po Garrison Quarters zrobi się to i będzie Levy Archers. To będzie tak bardzo mocno, jakby wam to fajnie ująć w słowach, bardzo mocno zmilitaryzowane miasto. To będzie moja taka twierdza jakby. Dobra, no to w tym odcinku sądzę, że to by było definitywnie na tyle. Te oddziały będą zmierzać do oblegania tego miasta. Później postaramy się ruszyć na Wrocław. Poszukajmy sobie tutaj też, poszukamy sobie tutaj jeszcze czegoś na północy. Mój kupiec mógłby tu handlować tym konkretnie 14 florenów, bardzo słabo. Dobra, ja się z wami żegnam, moi drodzy. Byłem Kałach. Oczywiście widzimy się już jutro o tej samej godzinie, czyli w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam, piszcie komentarze, co sądzicie z tym Krakowem, bo z chęcią z Krakowa bym zrobił zamek, a z tego bym zrobił miasto handlowe, porty i tak dalej. Okej, żegnam się z wami, pa, pa.